Jak mówiłem ci wcześniej, ten kurs, ten warsztat nie nagrywam właściwie przez przypadek, tylko jest on konsekwencją moich wcześniejszych przemyśleń, a także wniosków, które wyciągam na podstawie rozmów z ludźmi. I wiesz co, pamiętam szereg takich rozmów typu i wypowiedzi moich kolegów typu, a wiesz co, ja robię zdjęcia z automatu, bo nie mam czasu, bo mi się nie chce, czy tam nie mam jakiejś melodii na to, żeby robić coś i bawić się szczególnie ustawieniami. I z drugiej strony sobie myślę, bo znam swoje podejście kiedyś i teraz. I kiedyś było tak, że faktycznie, ach, filmik, jasne, ale zdjęcie, no trzasnę jakieś zdjęcie w HDR-ze i to wystarczy. Ale wiesz co, w pewnym momencie doszedłem do takiego wniosku, szczególnie jak robiłem właśnie zlecenia dla nieruchomości, że zdjęcie powinno być tak dobre, jak tylko warunki i sprzęt pozwala, a także program, w którym obrabiamy, a także nasze, moje umiejętności konkretnie. Dlatego chciałem ci pokazać kilka przykładów w tym dziale i oceń sam, czy warto robić dobre zdjęcia i czy warto też te zdjęcia edytować. Dlatego, że w tej chwili, w dzisiejszych czasach są takie aplikacje typu Snapseed czy Lightroom wersja mobilna, które pozwalają w parę minut na osiągnięcie fantastycznych efektów, które później stanowią twoje fantastyczne portfolio. I chciałem cię zachęcić tutaj w tym dziale do dwóch rzeczy. Żebyś spróbował zmienić trochę podejście, jeżeli wrzucasz zdjęcia tylko z automatu, do tego, żeby chociaż trochę je edytować. A zatem na etapie robienia zdjęć zrób takie, które pod edycję jeszcze podejdą, czyli na przykład nieprześwietlone, a w drugiej kolejności poświęć jednak trochę energii na to, żeby zdjęcia edytować. I właśnie w tym kursie chciałbym się skupić na aplikacjach mobilnych już, tak jak mówiłem. Można dzięki temu osiągnąć niesamowite efekty i możesz przejść ze zwykłej fotografii, których jest tysiące, do fotografii niezwykłej, którą pokażesz i wywołasz od razu efekt wow, jak to zrobiłeś, kiedy to zrobiłeś. I setki ludzi są w tym samym miejscu, ale to twoje zdjęcie będzie tym wyróżniającym się i to twoje zdjęcie będzie takim, które będzie robiło właśnie ten efekt wow. I tak naprawdę wiesz co, wierz mi, że nie trzeba dużo. Musisz być w odpowiednim czasie, zastosować odpowiednie ustawienia, wykorzystać trochę wiedzy i doświadczenia, a później trochę cierpliwości na edycję. Zatem minimum energii, maksimum wyniku, tak żeby osiągnąć zdjęcia takie jak na przykład to. Zapraszam cię dalej w kolejnym punkcie, w kolejnej części będziemy rozmawiali o podstawowych parametrach, które wpływają na to, czy zdjęcie jest dobre, czy nie.